tym roku po raz pierwszy Kozienicka Gospodarka Komunalna zorganizowała zbiórkę makulatury. I to w nietypowej formie. Ogłosiliśmy konkurs, dzięki któremu mieszkańcy, jak również dzieci bardzo się zaangażowały w to. Widać też, że właśnie te 60 ton to jest efekt. Ufundowaliśmy dla nich jako spółka, dla każdego mieszkańca, który przyniósł tę makulaturę, drzewka, jak również dla tych najlepszych będą nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe, które są współfinansowane z Łowieckiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Akcja odbywająca się pod hasłem Makulatura to nie śmieć, za nią drzewko możesz mieć, prowadzona była dwutorowo dla uczniów szkół podstawowych oraz dla mieszkańców gminy Kozienice. Jej finał miał miejsce w sobotę 22 kwietnia w Kozienickiej Gospodarce Komunalnej i był związany z obchodami Światowego Dnia Ziemi. Celem była oczywiście zbiórka makulatury. Makulatura, która stanowi jeden z elementów recyklingu, który na terenie całej Polski wszyscy mieszkańcy muszą prowadzić. Poziom tych recyklingu każdego roku będzie rósł, dlatego ważne jest, żeby przypominać mieszkańcom o tym, że trzeba segregować śmieci. Właśnie ta makulatura jest jednym z elementów tej segregacji. W konkursie ogółem zebrano ponad 60 ton makulatury. Pochodziła ona zarówno ze zbiórki w szkołach podstawowych, jak i od mieszkańców. W sobotnie przedpołudnie odwiedzali oni Kozienicką Gospodarkę Komunalną, zostawiali makulaturę i otrzymywali sadzonki drzewek. Były dobrze ukorzenione buki i modrzewie oraz krzewy ozdobne. Rad przy wyborze drzewek oraz wskazówek dotyczących ich sadzenia udzielali przedstawiciele Nadleśnictwa Kozienice – Lidia Zaczyńska, Krzysztof Kamiński i Andrzej Górniak. Pomimo niezbyt sprzyjającej aury, chętnych do oddawania makulatury nie brakowało. To ile kilogramów Państwo przywieźli? 58, tak? 58. A ile czasu było zbierane? Zbierane było, a to same gazety, to 2 lata było. No. I drzewka Pan dostał. I co z tymi drzewkami? A z drzewkami Sara wsadzimy, bo córka ma działeczkę. Będzie dom budować, to wsadzimy. Oliwia, powiedz, ile kilogramów makulatury przywieźliście dzisiaj tutaj? 162 kilogramów. O, to bardzo dużo. A długo była zbierana ta makulatura? Przez cały rok. Mhm. Widzę, że macie drzewka. I co z tymi drzewkami teraz zrobią rodzice? Zasadzimy na działce. Kto zbierał? Bardziej dziadek z wnuczką, z córką i tak ją motywował do zbierania. A pan co sądzi o takiej akcji? Fajna, nie fajna? Bardzo fajna. Ostatnimi laty była pod Sokrotką, tak. Teraz przenieśli tutaj. Luz jest większy, tak. Jest większa swoboda. Także pozytywnie zaskoczony jestem. Oprócz drzewek na przywożących makulaturę czekało słodkie co nieco oraz balony. Kilka godzin później odbyło się podsumowanie akcji. Dla tych, którzy oddali najwięcej makulatury, czekały atrakcyjne nagrody rzeczowe. W szkołach podstawowych brano pod uwagę ilość zebranej makulatury przypadającej na jednego ucznia. I tak pierwsze miejsce zajęła Wólka Tyżyńska, drugie Szkoła Podstawowa w Kociołkach, a trzecie Kozienicka Trójka. Nagrodzono też uczniów, którzy indywidualnie uzbierali najwięcej. Na podium uplasowali się przedstawiciele PSP nr 3 w Kozienicach. Na trzecim miejscu Mikołaj Formal, na drugim Paulina Kudła, a na pierwszym Aleksandra Klimiuk. Wyróżniono też po troje uczniów z każdej z 11 szkół podstawowych biorących udział w konkursie. Nagrody przygotowano też dla mieszkańców. Upominki zostały wręczone 10 osobom, które tego dnia wzięły udział w akcji i dostarczyły najwięcej makulatury. Pierwsze miejsce zajęła Joanna Ceglarz, drugie Michał Gubernat, a trzecie Karolina Krekora. Wszystkim uczestnikom konkursu pogratulował prezes Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Robert Wojcieszek. Część oficjalną poprowadziła Aleksandra Kowalik.